Napotkanie na wystawie Zdzisława Jurkiewicza pracy Maiksa Reinharda z 26 roku zatytułowanej Cud kwiatów spowodowało, że pomyślałam sobie, jak ważne jest pokazanie historii myślenia o roślinach poprzez pokazywanie tych roślin w sztuce. Tradycyjnie o roślinach myślimy w ten sposób. Rośliny na pewno nie czują, nie ruszają się, tak jak zwierzęta, a już na pewno nie myślą, nie są inteligentne i nie posiadają wolnej woli. Natomiast w XX wieku na wiele różnych sposobów to myślenie przekształcało się i pozwalało pokazać rośliny w sztuce w zupełnie inny sposób. Ta praca z 1926 roku opiera się na, to jest okres sprzed jeszcze kina dźwiękowego, to jest okres kina niemego. Opiera się na technice time-lapse'u, na technice poklatkowej. I co ta technika nam daje? Ta technika pozwala nam dostrzec to, co właściwie nigdy wcześniej nie było dostrzegalne. To, że rośliny ruszają się, ale nie tylko w ogóle się po prostu ruszają, tylko ruszają się w bardzo piękny, estetyczny sposób. Ta praca pierwotnie miała służyć celom reklamowym, marketingowym, natomiast jakby jej piękno sprawiło, że autor zdecydował się dograć fabularne, teatralne, choreograficzne, taneczne sceny i dopisać fabułę, w której to bogini Flora pokazuje grupie dzieci, które niszczą, które traktują rośliny jak przedmioty, że rośliny są żywe, że się ruszają, że pięknie się ruszają, że możemy to zaobserwować. I to jest taki pierwszy moment, kiedy faktycznie w polu sztuki rośliny są pokazane jak zwierzęta. No bo wcześniej przecież taki ruch był typowy i charakterystyczny tylko dla zwierząt. 10 lat później, w 1936 roku, Muzeum Sztuki w Nowym Jorku zdecydowało się na bardzo radykalny krok. Na wystawie pokazano Delphiniums Edwarda Steichena. Edward Steichen jest przede wszystkim fotografem, ale na wystawie nie pokazał fotografii delphiniums, czyli ostróżek, tylko pokazał ostróżki, kwiaty, rośliny, które równocześnie jako ogrodnik hodował. Były to na wystawie pokazano po raz pierwszy w historii galerii i muzeów żywe obiekty roślinne, żywe rośliny, żywe istoty roślinne. I teraz to, co nas tutaj bardzo, myślę, jest, co może się okazać dla nas niezwykle interesujące, jest to, że został oskarżony o eugenikę, czyli o co został oskarżony? O to, że manipuluje żywymi organizmami, że dokonuje różnego rodzaju skrzyżowania organizmów, ich materiału genetycznego, wtedy jeszcze byśmy tego w ten sposób nie określili, czyli dokonuje tego, co właściwie od zawsze, od 10 tysięcy lat było istotą funkcjonowania rolnictwa, ogrodnictwa, doskonalenia organizmów roślinnych. Natomiast Edward Steichen zdecydował się pokazać te rośliny, twierdząc, że to są obiekty artystyczne i estetyczne, ponieważ jego praca artysty polegała na nadawaniu im pewnego określonego kształtu, pewnej określonej formy, której bez jego artystycznej ingerencji one by nie osiągnęły. A zatem jakby mamy po pierwsze dyskusję o eugenice i o złym traktowaniu żywego organizmu, co właściwie wcześniej w stosunku do roślin nigdy nie pojawiała się taka narracja. Z drugiej strony jakby mamy, z drugiej strony możemy powiedzieć, że jest to początek bioartu, tej sztuki, która współcześnie wykorzystuje różne zaawansowane technologie, wtedy wykorzystywała proste, ogrodnicze, rolnicze technologie, po to, żeby pracować z jakimś organizmem i osiągnąć pewną określoną formę czy kształt tego organizmu. I myślę, że teraz możemy zrobić taki skok w czasie. Znajdujemy się 60 lat później, mamy rok 1995, gdzie Jurkiewicz decyduje się pokazać narzędzia pracy z roślinami, czy narzędzia do pracy z roślinami, różnego rodzaju konewki itd., itd. i tytułuje swoją pracę W służbie roślin, czyli już
nie mamy tego myślenia eugenicznego, że my jesteśmy tymi, którzy kontrolują, którzy nadają kształt, którym te rośliny podlegają, tylko to artysta już służy roślinom. Czyli jakby jest zupełna zmiana pozycji człowieka i rośliny. W czasie, kiedy Jurkiewicz uprawiał swoją plantację na Łaciarskiej i kiedy wytwarzał różnego rodzaju obiekty, żeby służyć swoim roślinom, rozwijała się tak zwana neurobiologia roślin. Ona później zyskała inne nazwy, stała się nauką o komunikacji i o zachowaniu roślin. Ale dlaczego o tym wspominam i dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że nagle od lat 90. pojawiły się nowe narzędzia, nowe technologie, które pozwoliły badać to, jak rośliny czują, jak się komunikują, badać to, jak rośliny się uczą i badać to, w jaki sposób przejawia się roślinna inteligencja. I wydaje mi się, że samo w ogóle wprowadzenie takich terminów jak uczenie się, nauka, inteligencja w stosunku do roślin jest już ogromnym przełomem w naszym myśleniu o roślinach i współcześnie to zaczyna być widoczne w sztuce, która zastanawia się nad tym, jak etycznie postępować z istotami roślinnymi, które decydujemy się wprowadzić do galerii bądź do muzeum lub z którymi decydujemy się spotkać w jakiegoś rodzaju performance'ach czy działaniach poza przestrzenią muzealną jako taką.